Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Wędkuj z Kapelanem. Dzisiaj jesteśmy w Piasecznie w Decathlonie, tutaj na zaproszenie Łukasza. Największy dział chyba w Polsce, tak? Wędkarski, tak, taki największy showroom. Postanowiliśmy, że dzisiaj Wam pokażemy cały dział praktycznie. Zaczniemy troszeczkę od karpiowego działu, a później przejdziemy na inne działy, żeby Wam pokazać, jakie produkty są dostępne dla wędkarzy w Decathlonie. Także ja tutaj oddaję Łukaszowi głos. Łukasz Wam kilka rzeczy tutaj przedstawi, opowie pokrótce, a potem przejdziemy jeszcze do jakiejś takiej małej konwersacji. Także Łukasz, bardzo Cię proszę, jak możesz, to ja przejdę, pokaż tutaj. Jasne, na początek się przedstawię. Jestem Łukasz Węsłaś i mam przyjemność odpowiadać za całą aglomerację warszawską, oczywiście za wędkarstwo w tych sklepach. No i tutaj u mnie w Piasecznie, gdzie na co dzień możecie mnie znaleźć, jest tak naprawdę pełna oferta karpia. Jeśli chodzi o pierwszy produkt, który tutaj mamy w showroomie, jest to brolka zamykana, którą możemy szczelnie zamknąć. Jeśli ktoś woli mieć otwarte, widzieć, co się dzieje na zewnątrz, możemy sobie zwinąć w ten sposób i mieć... Oczywiście, że mamy moskitierę, chyba rozumiem? Tak, a pod spodem trzecia opcja, czyli moskitiera. Czyli to jest bardzo ważne, bo często właśnie ludzie pytają o moskitierę, także to jest bardzo, bardzo istotne. Bardzo łatwa w transporcie przede wszystkim, jak to brolka. Szybko rozkładana czasza. Odpinane boki są, Łukasz? One są odpinane, rozumiem. Można z niej zrobić tylko... Są odpinane boki? Co tu widzisz? Nie. Można je zawinąć. Zawinąć można. Ale można zawinąć w lecie i działa też nam jako parasol. Także broleczka, jak widzicie, łóżko się pięknie tutaj mieści. Przejdźmy może dalej. Co tu, Łukasz, mamy? Tu mamy... Aha, tutaj mamy, proszę, stojaczek Kapelana. Tak, pierwszy model podstawowy, w zasadzie w takiej bezkonkurencyjnej cenie, myślę, na rynku trudno będzie znaleźć na tyle stabilny stojak, fajny, na dwie wędki, myślę, że nawet trzy, jak ktoś tak rzadko, od czasu do czasu sobie... Gdzieś tam na komercji na przykład, dokładnie, na trzy wędeczki. Bo oczywiście... Tak, jak widzicie, cena 149 zł, także bardzo budżetowy stojaczek. No takie okazjonalne zasiadki, myślę, że wystarczy, jak ktoś nie chce za dużo inwestować. Dokładnie. I przechodzimy już do pierwszego modelu namiotu, który mamy. Jest to taka nowość na rynku, bo jest to namiot szybko rozkładalny i równie szybko składalny oczywiście po krótkim instruktażu, który też dostępny jest na Decathlon.pl. To może nie będziemy też dużo o nim mówić, bo macie go na kanale. On już dzisiaj się pojawił, film z tankera, Rapid ten namiot, także możecie zobaczyć dokładnie, jak go fajnie się szybko rozkłada. Tak jak mówiłem na filmie, idealny na szybkie zasiadki, mało miejsca zajmuje. Także warto. Tutaj możecie jedną rzecz zobaczyć, co nie ma u mnie na filmie, że akurat jest z podłogą zapięto, bo my nagrywaliśmy bez podłogi. Łukasz, tutaj kolejny stojaczek. Przechodzimy dalej, już poziom wyżej. Stojaczek już troszeczkę bardziej rozbudowany, z regulacją ustawienia tej przedniej nogi do przodu i do tyłu, już na podwójnym takim wzmocnionym tutaj busbarze. I to już spokojnie. Tutaj można użyć jako busbary same nawet. Dokładnie. Jakby gdzieś to. I do razie czego, regulacja jest też tutaj długości od takiej. W tej chwili jest prawie na maksa rozsunięty, więc no, można go ustawić prawie wszędzie. Dokładnie. Troszkę stabilniejszy i troszeczkę droższy niż poprzedni model. Ale dalej, cena jest budżetowa, naprawdę 200 zł za stojak. I on dość solidnie wygląda i dość solidnie jest stabilny. Także co, tutaj możemy pokazać krzesełeczko. Łukasz, może Ty zasiąść? Ja mogę zasiąść. Możesz zasiąść. Ja akurat jestem lekki, ale krzesełko do 110 kg, więc nawet Paweł musi... Także ja też siądę. Mam 110 plus, jest, ale nieważne. Myślę, że bez problemu. Co? Następna kolejna rzecz. W wszystkich fotelach, łóżkach firmy Kapelan tutaj macie takie czerwone guziczki. To są wszystko do składania. Po to, żeby nam się te fotele nie składały, bo w niektórych firmach jest tak, że on chodzi luźno albo gdzieś tam się skręca, a tutaj jest na takiego pina. Także fotel jest bardzo lekki, mało zajmuje miejsca. Cena również, jak widzicie, naprawdę jest budżetowa. Tak, i namiot, który też widzieliście u Pawła już na kanale, więc tam będzie bliższy opis, tutaj tylko pokażemy. Naprawdę jestem mega zadowolony z tego namiotu. Robotę robi to okno z tyłu, które można otworzyć sobie na szerokość, plus ta moskitiera. To jest naprawdę bardzo fajne. No i co? No przede wszystkim okna, widok.
To też jest fajne, jeżeli jesteśmy na jakimś dłuższym zasiadku. Tak, z każdej strony. No i oczywiście opcjonalnie jest do dokupienia narzuta. Ja nie wiem akurat, czy ty masz narzutę, czy nie, jeszcze używałeś. Nie, nie mam. Jest opcjonalnie do dokupienia w cenie 350 zł, jak pamiętam. Ale używałem go już w lutym tego roku, gdzie było, chyba mieliśmy minus 6 w nocy. I powiem szczerze, że nie potrzebowałem tych narzutów. Przypuszczam, że z narzutu było za gorąco. A oprócz tego, tak jak widzieliście na filmie ostatnim, byliśmy w mega burze, w mega deszcz. I to taka zlewa, że naprawdę i namiot naprawdę zdał stuprocentowo swoje zadanie. Tak, z ciekawostek nie wiem, czy widziałeś, Paweł, czy używasz tego uchwytu, żeby można było zapiąć podbierak, wędkę, cokolwiek. Dokładnie. Na przykład jak sobie zmieniamy zestaw w nocy czy coś, żeby nie kłaść na trawie, daleko mamy do tripoda czasami. Bardzo pomocne. Fajnie można zapiąć. Z dwóch stron to jest pomocne. Tutaj jedyną jeszcze, jak mogę mieć uwagę do tego namiotu, brak moskitiery. Tutaj brak moskitiery, ale wiem, że chłopaki sobie sami dorabiają, bo można. Także chodźmy dalej, co tutaj mamy? Podbierak. Tak. Podbierak akurat też takie używam. Dość fajny podbieraczek w budżetowej cenie. Szybko składany. Jak widzicie, tutaj się bez problemu zwija. Do niego jest oczywiście pokrowiec. No nie, zestawienie. A do tego nie ma? Zestawienie. Aha, to ja dostałem z pokrowcem. O proszę. Ale może ja mam troszeczkę inny model. Ale możliwe, do tego akurat nie ma. No i włókno szklane, więc trudno to będzie tak jakoś tam zniszczyć. Także na razie to zostawimy tutaj. Przejdźmy dalej. I dalej. Jedyny model, który mamy tripoda w ofercie. Jest to model troszeczkę ulepszony poprzedniej wersji, która bardzo była popularna i bardzo dobre opinie przyjmowała od ludzi. Natomiast była dosyć ciężka, duża, taka toporna. A tu mamy dużo lżejszy tripod z, myślę, szeroką możliwością ustawienia. Już z haczykiem na dole, więc tutaj o stabilność też nie ma co się obawiać, bo można sobie zawsze coś podwiesić i to bardzo pomoże. Więc... Ja widziałem u chłopaków na trzech tutaj na Wiśle, bo właśnie tak patrzyłem w pianie i ustawiane, bo wiem, że jeszcze go troszeczkę można wysunąć, bo nie jest chyba na maksa wysunięty. Nie wiem, jak jest teraz. Chyba na maksa nie, ale właśnie jest to fajne w nim, że jest naprawdę dość stabilny. No i te końcóweczki właśnie na wędki, jeżeli stawiamy, jak to się mówi, na sztorc. Szczególnie na rzece, kiedy łowimy, prawda? Dokładnie tak. No i pierwszy model kołyski, którą już mogę polecić. Ciekawostką jest to, że tutaj samą matę można sobie wyjąć. Nawet w celu tego, żeby ją po prostu opłukać, czy gdzieś tam oczyścić po rybach. Mhm. Tu zostaje nam wtedy taka sieteczka, więc to momentalnie schnie, jak chcemy do samochodu zostawić na kilkanaście minut i możemy się śmiało pakować i nic nam tam w samochodzie nie... No jasne, właśnie to jest też fajne. No i oczywiście też system szybko składalny tej kołyski. Właśnie, może prezentujmy? Tak, on szybciutko pokażę. Żeby ją złożyć, wystarczy ją kliknąć w ten sposób. Wsuwamy sobie ją tutaj z tyłu. W zestawie jest też pokrowiec, więc dosłownie złożenie tego zajmuje 10 sekund. Sprawa. Naprawdę. Na pół i w pokrowiec, więc... No i to jest właśnie to, co powiedziałeś, że bardzo, bardzo szybko i łatwo wysuszyć. To jest też mega plus, bo jak wiemy, nieraz później w tym samochodzie człowiek wie, że to wszystko mokre, a tak to zawsze... I też jest 199 zł, naprawdę bardzo fajnie. No i tutaj to jest to, na co ja chyba chciałem chorować po tym, jak miałem okazję testować łóżko Morfozy. Coś pięknego na ośmiu nogach, myślę, że później jeszcze pokażemy to łóżko, tak. Ale fotel widzę, że jest podobnie solidnie zrobiony. Dokładnie, przede wszystkim wysoki, no ja mam ponad 1,90 m, więc tutaj ja szukałbym dla siebie właśnie takiego fotela, który będzie umożliwiał mi trzymanie kąta prostego i w tym momencie mogę tutaj siedzieć jak... No i Łukasz poduszka, prawda? Tak, też. Tutaj regulowana jest na wysokość, więc nawet wyższe i niższe osoby mogą sobie dopasować pod kark. Idealnie, o, ktoś nie zakręcił. Nie zakręcone, byśmy mieli. Ale jest okej. Po zakręceniu oczywiście tutaj. I też gwarancja, jak na wszystkie nasze sprzęty kempingowe tutaj na wędkarstwie, czyli łóżka i fotele, 110 kg gwarancji daje producent, ale wiem, że też osoby cięższe sporo używają i jakby nie ma tutaj problemu. Naprawdę solidne, oczywiście nogi regulowane, bardzo solidnie zrobione. Jeszcze pokażę jedną rzecz, której mało osób wie, jeśli chodzi o ten fotel. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na rybach, na przykład nawet jak jest lato, wiemy, że na noc, no nie każdy chowa fotel, nie chce się, tak wiadomo, składamy oparcie, natomiast po nocy ten fotel jest bardzo mokry, wilgotny, nawet z samej wilgoci nie musi padać w nocy. Natomiast tutaj producent wyposażył nas w taki piękny pokrowiec, który sobie wystarczy naciągnąć i w nocy już wiemy, że nam fotelik
nie złapnie. To jest bardzo, bardzo sprawne, bardzo fajne. Nieraz tak bywało nawet, że piękna pogoda, nad rano się człowiek był gdzieś tam delikatny deszczyk. Dokładnie, a tutaj tak. Mamy pewność, człowiek że przynajmniej będzie mieli sucho. Tak jest. To jest kolejna fajna bardzo sprawa. Czy składając się po szybkiej nocy, potem tak jak mówię, no mi bardzo przeszkadza, że potem tłum samochodu po prostu płynie, no bo wszystko wrzucamy, szczególnie w nocy, jak jest deszcz czy cokolwiek, no po jednej szybkiej nocy rano się zawijam. A to szybko wyschnie, momentalnie wygrałem, przetrzemy jakimś ręcznikiem. Także nie będzie problemu. No i teraz zbliżamy się do tego namiotu, który nie ukrywam, że gdzieś tam bardzo mi chodzi po głowie. Widziałem go kilka razy i mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, że będę mógł wam go zrecenzować. Także może Łukasz, nie wiem, otworzymy go, pokażemy. To jest ten namiot Panorama. Panorama, tak? Dobrze mówię? Panoramix. Dlaczego Panoramix? To za chwileczkę Łukasz nam na pewno tutaj wytłumaczy. Tak jest. Oczywiście został ten system z pierwszego namiotu, czyli mamy albo zaciemnioną, albo przezroczystą, nie wiem czy będzie widać. Mm-hmm. To też są takie folie tutaj, które powodują, że jak siedzimy w środku, ktoś patrzy z zewnątrz, to nas nie widać, a my ze środka wszystko widzimy dookoła. To też jest fajne. Daje to prywatność, a jednocześnie pozwala na obserwowanie tego, co się dzieje wokół. I tutaj jest to, czego mi brakowało w pierwszym namiocie. Tak. Front view. I tak. Tu Łukasz zaraz wam powie, co to jest w ogóle mega. Tu mamy oczywiście moskitierę w środku, ale moskitierę taką, która umożliwia bardzo szybkie wybiegnięcie do brania, na przykład wieczorem albo w nocy, jeśli jest gorąco. Nie trzeba zamków. Jest na magnes. Zobaczcie, to jest... I nawet po wybiegnięciu, jak mamy w środku zapalone światło wieczorem, po wybiegnięciu, jak ją zostawimy, ona się sama składa, więc uniemożliwia komarom, owadom. Super. Pewnie zapytacie, dlaczego ten namiot nazywa się Panoramax. Już wam pokazuję. Otwarcie w 5 sekund i robi nam się tak naprawdę namiot kabriolet. Mamy moskitiery tutaj na górze, umożliwiają super przewiew. Do tego jeszcze w tylnym oknie również moskitiera. I teraz mamy tak naprawdę namiot, który jest zamknięty, ale całkowicie otwarty dla powietrza. Jedziesz? A ja tutaj chciałem wam pokazać bardzo fajny podbierek z dwóch części, czyli jeżeli nie potrzebujemy czegoś długiego do dalszego podbierania ryby, wystarczy nam ta jedna krótka. Fajna z pontonu na przykład. Dokładnie. W razie czego możemy, szybkie łączenie jest, możemy sobie połączyć dwa pływaki, co jest też bardzo fajne, że gdzieś tam położymy ten podbierak, że on nam nie pójdzie, nie utonie. I kolejna bardzo fajna rzecz, co mi się na przykład bardzo podoba, tak tutaj właśnie Łukasz wcześniej mi też wspomniał, że fajne, jeżeli jest płytka woda, pęteleczkę taką mamy, tutaj może pokazać, gdzie sobie, tutaj jest haczyk. I tutaj sobie po prostu przekładamy przez tą pętelkę. Jak widzicie, ten cały podbierak nam nie wisi gdzieś tam, nie zaczepimy jakieś korzenie, zaczepimy gdzieś tam otrawy, tylko możemy fajnym wślizgiem sobie rybkę wprowadzić. A i w razie czego pokazać, można łatwo spiąć. Tak, muszę pokazać, że po wprowadzeniu nawet małej ryby, w zasadzie jakiegokolwiek obciążenia, tutaj bez problemu nam się wypina z tego klipsa ten podbierak. Nawet malutką rybę, jakbyśmy mieli, i pociągniemy. I od razu sobie podbieramy. Również szybko składane, wyciągane standardowo, jak większość teraz podbieraków.
I oczywiście przy tym namiocie tutaj, jak przy większości namiotów, możemy sobie zaczepić, żeby nam nie leżał na ziemi. Łukasz, może teraz jeszcze o kołysce coś? Tak, to jest najwyższy model i taka już stricte kołyska od Caperlana. Posiada taką siateczkę, którą możemy w momencie, gdy jest upał i świeci słońce, możemy sobie tutaj zaczepić na rzepy. Oczywiście ściągnąć. Kołyska jest cały czas otwarta, ma tutaj, więc trzeba ryby polewać na bieżąco, jakby nie wlewamy, nie robimy tutaj akwarium. Natomiast to jest też bardzo fajne, bo tak jak mówię, kompaktowość to jest jedna z cech, którą ma cały nasz biwak, a druga to to, żeby było bardzo praktyczne i szybkie właśnie w schnięciu, w montażu, więc to jest druga rzecz. I w komplecie jest jeszcze taka mata pod nogi. Tutaj byśmy tutaj pokazali, może odwróćmy. Mhm. Jest specjalna kieszonka i mata pod nogi. Po prostu, żeby gdzieś tam w błocie, czy na jakimś mokrym sobie nie klękać. Również szybko schnąca. Proszę bardzo, kieszoneczka. Tak, oczywiście regulowane nóżki, no to już standard. I składanie, jak wszystko w Caperlanie, ciach, nóżki i samochody. No i tutaj też fajnie, bo na przykład przy jakimś tam zdjęciu również mamy jakąś miareczkę, prawda? Dokładnie. Zawsze tam sobie możemy mniej więcej zmierzyć rybę. Także to by była kolejna sprawa. Łukasz, teraz co nam pokażesz? Co nam pokażę? Teraz pokażę Wam cały dział karpiowy, już bez showroomu, bez biwaku. To, co mamy dostępne u mnie w Piasecznie, a jest to pełna oferta, taka jak na Decathlon.pl. Zapraszamy. Chcesz być na bieżąco? Nie chcesz przegapić kolejnego odcinka? Naciśnij subskrypcję Fishmaniac TV. Pozdrawiamy serdecznie.